Spędziłem dużo czasu z małżeństwami, dosłownie tysiącami małżeństw. I tak naprawdę, gdy słucham ich, to przychodzi mi na myśl to jedno twierdzenie. A czego się spodziewaliście? Myślę, że wiele naszych problemów w małżeństwie pochodzi z nierealistycznych oczekiwań. Zaręczyny. Ślub. Zmaganie. Rozczarowanie. Dobrze być z wami. Chciałbym zacząć od pytania. Gdybyście mieli napisać na kartce 5 najważniejszych składników dobrego małżeństwa, co byście napisali? To pytanie retoryczne, do myślenia, nie aby odpowiadać głośno. Co byście napisali? Gdybyście mieli napisać na kartce 3 najważniejsze składniki dobrego, Bożego, zdrowego, wytrwałego małżeństwa, co byście napisali? Gdybyście mieli napisać jeden najważniejszy składnik, który decyduje o charakterze i jakości Twojego małżeństwa. Chcę, żebyście pomyśleli, jakie to jedno słowo byłoby, które byście napisali. Jakie to jedno słowo byście napisali? Mówiąc, jeśli ta rzecz nie jest na właściwym miejscu, to małżeństwo także nie będzie. Jakie to jedno słowo byście napisali? Kiedy przygotowuję się do weekendowej konferencji na temat małżeństwa lub rodzicielstwa, myślę o tym, że ja i Luella jesteśmy małżeństwem już 37 lat. Może niektórzy z was już to słyszeli ode mnie. Wiem, patrzycie na mnie i myślicie, że jestem zbyt młody, aby być żonatym tak długo. Więc jeśli staracie się policzyć mój wiek, to ożeniłem się, kiedy miałem 7 lat. W ciągu naszego małżeństwa Luella i ja zmagaliśmy się w jednej sprawie. Ta sprawa to czas. Właściwie to bardziej moje zmaganie niż Luelli. Luella wychowała się na Kubie. Miała poczucie czasu jak na wyspie w Ameryce Łacińskiej. Dla niej umówiona godzina miała raczej szeroki przedział czasowy. Ona żyje trochę jak w swojej aurze. Wiesz, jedziesz na wyspę, bo tam czas się spowalnia. Ja byłem wychowany przez mężczyznę, który myślał, że jedynym wskaźnikiem wartości człowieka jest punktualność. Jesteś na czas, możesz żyć. I więc borykaliśmy się z tym problemem. Raz mieliśmy jechać do Parku Narodowego i ustaliliśmy, że wyjedziemy o 15. Dla mnie jest to prawo Medów i Persów niezmienne. Dla Luelli to szeroki przedział czasowy. Około 15:15 zrozumiałem, że nie wyjedziemy o czasie i zacząłem się denerwować. Nie myślałem o tym, żeby jej pomóc. I wtedy Luella poinformowała mnie o czymś, co było dla mnie radykalne. Powiedziała, że mieliśmy rezerwację w parku. To było radykalne. Mało tego, powiedziała, że nie dadzą naszego stołu komuś innemu, nie zwiną trawy, nie schowają wszystkich drzew do garażu i nie wypompują wody z jeziora. Tak naprawdę wszystko jest w porządku. Wszystko to mówiłem, abyście zrozumieli jeden moment pewnego wielkanocnego poranka w rodzinie Tripów. Jeżeli macie rodzinę z młodymi dziećmi, to wiecie, że niedziela rano nie jest najspokojniejszym rankiem tygodnia. Czy nie mam racji? Pakujemy dzieci do samochodu mówiąc, zamknij się, jedziemy na uwielbienie. To przygotowaniem serc na uwielbienie.
A nasz Kościół, z powodów, których nie rozumiem, stwierdzili, że najlepszym sposobem, aby święcić zmartwychwstanie, to mieć wielkie śniadanie przed nabożeństwem w niedzielę. To znaczy, że musieliśmy wyjechać 1,5 godziny wcześniej. Ja wstałem już z poczuciem bezsilności, wiedząc, że to jest niemożliwe. Wszedłem do łazienki, a tam w łazience była moja żona Luella i mój syn, który miał wtedy 9 lat. Po ubiorze Luelli stwierdziłem, że daleko jeszcze, aby była gotowa. Więc zacząłem jej pomagać, mówiąc rzeczy jak: to nie jest wielkanocny obiad, lecz śniadanie. Nie wyszło to dobrze. Też powiedziałem: parę dzieci jest już w samochodzie, czekając, jak zwykle. Powiedziałem jej, że jestem starszym w kościele i aby pojawić się przed podaniem szynki i jajka jest bardzo ważne w mojej służbie. Wtedy mój 9-letni syn spytał: tato, czy mogę coś powiedzieć? Powinienem był powiedzieć nie. Powiedział mi: tato, czy naprawdę myślisz, że chrześcijański mężczyzna powinien w ten sposób rozmawiać ze swoją żoną? Jestem terapeutą chrześcijańskim i dobrze sobie radzę w tego rodzaju rozmowach, więc próbując uniknąć poczucia winy, powiedziałem: jak uważasz? A on odpowiedział: tato, nieważne co ja myślę, ale co Bóg myśli. Będąc należycie zganionym, wylokłem się z łazienki. Gdy dochodziłem do drzwi, spytał: tato, czy mogę jeszcze coś powiedzieć? Chciałem powiedzieć: nie, proszę, nie. Powiedział: tato, co miałem na myśli, to co Biblia mówi na ten temat. Poszedłem do sypialni i od razu parę myśli mi się pojawiło. Pierwsza taka, że moja pycha wzrosła, chcąc być bohaterem dla mojego syna, zawstydziło mnie, że dostrzegł o wiele głębiej, jak zraniłem jego mamę. Ale nie trwało to długo. Od razu uderzyła mnie myśl: jak to możliwe, że Bóg mógłby mnie tak bardzo kochać, że miałby chociaż trochę troszczyć się o tej przyziemnej, niedzielnej chwili w rodzinie Tripów? Pomyślcie o tym. To jest jeden poranek w życiu jednej rodziny. To jest jeden pokój w jednym domu, na jednej ulicy, w jednej dzielnicy, w jednym mieście, w jednym stanie, w jednym kraju, na jednej półkuli i na jednym globie we wszechświecie, w jednym małym odcinku czasu. Uwaga! I Bóg jest w tym momencie. To jest miłość tak piękna, tak cudowna i tak przenikliwa, że ja nie jestem w stanie jej pojąć moim małym umysłem. Dlaczego Bóg miałby jakąkolwiek ochotę troszczyć się o to, co się dzieje w jednym pokoju, w mojej rodzinie, w jakimkolwiek momencie mojego życia? Dlaczego to jest ważne? I tu zranię wasze uczucia. Wy i ja nie robimy wiele znaczących rzeczy z naszym życiem. Podejmujemy tylko 3 lub 4 ważne decyzje. Większość nas nie zapisze się w historii. Przepraszam, ale to jest prawda. Dla większości z nas kilka dekad po naszej śmierci ludziom z trudnością przyjdzie zapamiętywanie wydarzeń z waszego życia. Żyjecie w zupełnie przyziemnej codzienności. Wasze życie składa się z krótkich chwil. Jeśli Bóg nie panuje w tych małych momentach, w których żyjecie, to nie panuje nad wami. Posłuchajcie tego. Uważam, że jednym z większych problemów, które stwarzamy w naszych małżeństwach, jest to, że widzimy te małe chwile jako tylko małe chwile. Myślimy, że są nieważne. Słuchajcie, charakter życia nie jest ukształtowany przez 4 lub 5 dużych chwil. Lecz charakter życia i charakter małżeństwa jest ukształtowany przez 10 tysięcy małych chwil. To znaczy, że każda mała chwila waszego życia jest ważna. Tam wasze życie jest ukształtowane. Tam wasze relacje są budowane i kształtowane. Twoje relacje są budowane i kształtowane w tych małych chwilach waszego życia. Nie możemy zignorować ważności tych małych chwil, bo prawda jest taka, że właśnie w tych małych chwilach żyjemy.
Wasz Bóg jest Bogiem małych chwil. On troszczy się o te małe chwile. On uczestniczy w tych małych chwilach w swojej prawdzie, swojej mądrości i swojej łasce. Tak naprawdę, o czym chcę z wami rozmawiać w ten weekend, to o tych przyziemnych chwilach waszego życia. Bo chwile te są niezmiernie ważne. O tym chcę z wami rozmawiać. Trzy rzeczy, które powinniście wiedzieć o waszym małżeństwie, ale prawdopodobnie nie przyszło wam na myśl, żeby spytać. Chciałbym, żebyście rozważyli ze mną bardzo istotne zasady, aby zrozumieć, co staje się z małżeństwem i jak je można poprawić. Zasada pierwsza. Małżeństwo pełne jedności, zrozumienia i miłości ma swoje korzenie nie w romansie, lecz w uwielbieniu. Małżeństwo pełne jedności, zrozumienia i miłości ma swoje korzenie nie w romansie, lecz w uwielbieniu. Jeśli jesteś kobietą, może myślisz, no znowu, kolejny chrześcijański facet, który nie lubi romansu. Pomogę wam. Ja należę do tej romantycznej części mężczyzn. Ja uwielbiam romans. Uwielbiam intymne, czułe chwile. Chcę powiedzieć wam, że jeśli romans będzie napędzał twoje małżeństwo, to będziesz głęboko sfrustrowaną osobą. Bo jestem przekonany, że romans jest rezultatem czegoś, a nie przyczyną. A gdy to zrozumiesz, to zrozumiesz też coś bardzo istotnego, jeśli chodzi o twoje małżeństwo. Zauważcie te słowa tutaj. Jest to rodzaj zdań, w których pomimo czytania i zrozumienia wszystkich słów, to możesz nie rozumieć sensu zdania. Jak zrozumieć to stwierdzenie? Małżeństwo pełne jedności, zrozumienia i miłości ma swoje korzenie nie w romansie, lecz w uwielbieniu. Co to jest uwielbienie? Co to znaczy? Przeprowadzę was przez bardzo ważne fragmenty w Słowie Bożym. Jednak chcę zdefiniować to jedno słowo, bo jeśli go nie masz wyjaśnionego na początku, to nie będziesz wiedział, o co chodzi później. Słuchaj, gdy słyszysz słowo uwielbienie, to właściwie masz na myśli określenie, które wprowadzi cię w błąd. Bo gdy usłyszymy słowo uwielbienie, to o czym myślimy? Niedziela rano, nabożeństwo, pieśni, kazanie, kolekta. Więc chcę wam najpierw dać biblijne znaczenie, a potem poprowadzić was przez te fragmenty w Biblii. Więc tak, uwielbienie jest najpierw waszą tożsamością, zanim może się stać waszą czynnością. Uwielbienie jest najpierw waszą tożsamością, zanim kiedykolwiek może się stać waszą czynnością. Nie możesz podzielić ludzi na tych, którzy uwielbiają i na tych, którzy nie uwielbiają. O co tu chodzi? Chodzi o to, kogo czy co uwielbiacie. To kwestia obiektu waszego uwielbienia. Czy chcecie, czy nie, jesteście kimś, kto uwielbia. To znaczy, że wszystko, co robicie, musi być rezultatem jakiegoś uwielbienia. Powtórzę. Wszystko, co robicie, musi być rezultatem jakiegoś uwielbienia. Uwielbienie to nie tylko to, co robicie w niedzielę. Swojego najistotniejszego uwielbienia nie dokonujecie w niedzielę. Najistotniejsze uwielbienie jest od poniedziałku do soboty.
Wtedy właśnie uwielbienie naprawdę czyni różnicę i kształtuje wasze życie. Więc musimy zrozumieć tą ważną biblijną zasadę. Przejdź ze mną do Ewangelii Łukasza 6, bo tu właśnie musimy zacząć. Musimy zacząć od tego, jak Biblia definiuje podstawową funkcję człowieka. Jeśli znasz te zasady, to chwała Bogu. Jesteś tu, bo On wie, że jest ci potrzebna powtórka. Ewangelia Łukasza 6, werset 43. Nie jest bowiem dobre drzewo, które wydaje zły owoc, ani złe drzewo, które wydaje dobry owoc. Gdyż każde drzewo poznaje się po jego owocu. Nie zbiera się bowiem fig z cierni, ani winogron z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy. A zły człowiek ze złego skarbca swojego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią jego usta. Przygotuj się, by być upokorzonym. Biblia mówi, że wasze życie jest kierowane przez serce. To, co robisz i to, co mówisz, nie jest z powodu tego, co się dzieje dookoła ciebie. To, co robisz i to, co mówisz, jest powodowane tym, co jest w środku ciebie. Jeszcze raz. Biblia mówi, że twoje życie jest kierowane przez serce. To znaczy, że twoje słowa i twoje zachowanie jest kształtowane przez to, co jest w tobie, a nie przez to, co się dzieje dookoła ciebie. Jak nas to uniża? My wszyscy chcemy przypisać winę komuś lub czemuś innemu. Jeśli jesteś żoną, mogłabyś powiedzieć, byłabym bardziej zadowolona, gdybym nie wyszła za tego człowieka. Myślałam, że poślubiłam człowieka, który kocha. Ten gość by nie poznał romansu, nawet gdyby romans mu osobiście przedstawił się. Mąż by powiedział, nie byłbym tak drażliwy, gdybym był respektowany przez nią. Pewna matka dobrze dla mnie to ujęła. Po prostu podsumowała. Powiedziała, wiem, że Biblia mówi, że łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Ale ten, który to napisał, nie miał swoich dzieci. To jest to. Wierzymy, że problem jest poza nami, a nie w nas. Dokładnie coś przeciwnego Jezus nam mówi w tym fragmencie Pisma Świętego. Pomyślcie o tym, że w momencie, gdy jesteście w stanie przekonać siebie, że problem tkwi poza wami, a nie w was, w tym momencie przestaliście szukać Bożej pomocy. Uważamy, że to nie my potrzebujemy pomocy, lecz ta druga osoba potrzebuje pomocy. Przyszło do mnie małżeństwo w bardzo złym stanie. Bardzo złym. Modliłem się i prosiłem, żeby swoimi słowami wyrazili według nich, w czym tkwi problem w ich małżeństwie. To bardzo ciekawe, co nastąpiło. Oboje powiedzieli imię drugiej osoby. Współmałżonka. Nie wiem, czy rozumiecie, ale to znaczy, że doradca nie ma już u nich pracy. Z jakiego powodu mąż przyszedł? Aby naprawić żonę. Z jakiego powodu żona przyszła? Więc co? Nikt w tym pokoju nie szukał pomocy? Oto mamy zupełnie zepsute małżeństwo z dwoma całkowicie niewinnymi ludźmi. Jak to możliwe? Nie rozumiem. Ale popatrz na ostatnie zdanie tego fragmentu. Z obfitości serca, bowiem mówią jego usta. Let's talk language again.
Co Bóg miał na myśli, gdy w Biblii dał słowo serce? W Biblii jest człowiek podzielony na dwie części. Zewnętrzny człowiek i wewnętrzny człowiek. Zewnętrzny człowiek to fizyczny ty, twoje ciało. To domek, który Bóg dał dla twojego serca podczas twojego pobytu na ziemi. Można powiedzieć, że ciało to ziemski kombinezon. Pewnego dnia dostaniemy nowy kombinezon. Wtedy staje się wewnętrzny człowiek. Wewnętrzny człowiek jest wyrażony wieloma słowami. Umysł, emocje, dusza, duch i wola. Są one zebrane do jednego kosza, tak zwanego serca. To jedno słowo pojawia się około 960 razy w Piśmie. Jest to jeden z najbardziej rozwiniętych tematów w Piśmie. Gdy w Biblii widzisz słowo serce, to masz tak myśleć. Dam teraz definicję. Jest to przyczynowy rdzeń twojej osobowości. Serce to przyczynowy rdzeń twojej osobowości. Jest źródłem twoich emocji, jest źródłem twoich myśli, jest źródłem twoich pragnień i motywacji. Serce to przyczynowy rdzeń twojej osobowości. Co Jezus powiedział? Jezus powiedział, że z serca mówimy. Powiedziałeś komuś kiedyś, przepraszam, nie zamierzałem tego powiedzieć. Bardziej biblijnie brzmi tak, przepraszam, że powiedziałem, co miałem na myśli. Bo gdyby nie było w twoim sercu, to nie przeszłoby przez twoje słodkie usta. Myślimy, że nasz problem jest poza nami, a nie w nas. Moja mama wychowała się w rodzinie z 10 rodzeństwem w czasie Wielkiej Depresji w Ameryce. Gdy ci ludzie dorastali, to nie za bardzo się wzajemnie lubili. W naszej kulturze nazywalibyśmy to rodziną patologiczną. Jednak nigdy nie opuszczali zjazdów rodzinnych. Były to przerażające spotkania. Wynajmowali hale i zgromadzali się jak państwa gotowe na wojnę. Siedzieli przy osobnych stołach, patrząc na siebie groźnym wzrokiem. Były to wyjątkowe chwile. Tak jak złe ONZ. To znaczy prawdziwe ONZ. Najważniejszą częścią owych spotkań właśnie był wspólny posiłek. Chrześcijanie na to mówią agapę. Wszyscy przynieśli swoje najlepsze dania. Moi rodzice nauczyli nas, jak przejść od stołu do stołu, witając się z ciotkami, wujkami i kuzynami. Dlatego, że po posiłku wyciągali tyle alkoholu, że cała Ameryka mogłaby w nim pływać. Wtedy zaczęli szaleć. Pewną sobotę moja mama głosiła Ewangelię jednemu ze swojego rodzeństwa i nie zdała sobie sprawy, że jeden z moich wujków bardzo się upił. Ten wujek zaczął mówić o seksie na temat kobiet w pokoju, w którym był też mój brat Marek i ja. Gdy mama się zorientowała, zeszła na dół i wzięła nas do samochodu. Pamiętam to dobrze. Nasze nogi nawet nie dotykały schodów. Jak wsiedliśmy do samochodu, to powiedziała, chcę wam coś powiedzieć i chcę, żebyście nigdy nie zapomnieli. Widocznie nigdy nie zapomniałem. To wspaniałe podsumowanie tego fragmentu, bo powiedziała tak. Nic nie wychodzi z ust pijaka, co nie było już tam wcześniej. Widzicie, te seksualne zboczone rzeczy były w umyśle tego człowieka. Myślał o tym, gdy był trzeźwy. Co zrobił alkohol, to wyluzował jego usta. A gdy usta były rozluźnione, to ujawniło się jego serce. Zilustruję moc tego fragmentu dwoma sposobami. Najpierw chcę pokazać realną ilustrację. To tak jak lekcja pokazowa na szkółce niedzielnej. Czujesz dramat tej chwili? Czujesz to napięcie, prawda? Patrz. Musisz patrzeć. Niektórzy z was nie patrzą. Gotowi? A teraz. Dlaczego woda wylała się z butelki? Spontaniczna odpowiedź, która przychodzi, to, bo wstrząsnąłeś butelką.
Spytam inaczej. Dlaczego woda wylała się z butelki? Bo woda była w butelce. Jeśli ty jesteś wstrząśnięty zachowaniem lub słowami męża albo żony, to, co wychodzi z ciebie, jest tym, co już było w tobie. Widzisz, tak tego nie można powiedzieć po biblijnemu, że moim problemem jest to druga osoba. Nic nie wychodzi z moich ust, nic nie wynika z mojego zachowania, co najpierw nie było w sercu. Posłuchaj mnie, bo to ważne zrozumieć, co teraz powiem. Posłuchaj. Nie mówię, że nikt nie grzeszy przeciwko tobie. Słuchaj. Jeśli poślubiłeś grzesznika, to będzie grzeszył przeciwko tobie. Nie mówię, że nie ma strasznych rzeczy, które się nie dzieją w małżeństwie. Są. To, co chcę powiedzieć, jest to, że twoje akcje, reakcje i odpowiedzi są zawsze spowodowane tym, co już jest w środku ciebie.